Poniedziałek, 26 sierpnia, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Dwóch strażaków, którzy ucierpieli podczas akcji ratowniczej w Poznaniu, trafiło do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Ich życiu na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo. Do tragicznego pożaru kamienicy w Poznaniu doszło w nocy z soboty na niedzielę. Podczas akcji zginęło dwóch strażaków. Prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo. Paweł Jędrusik. Do Siemianowic Śląskich trafiło dwóch strażaków w wieku 42 i 43 lat. Mają poparzone głównie twarz i ręce. W szpitalu spędzą najprawdopodobniej kilkanaście dni. Przywieziono ich wczoraj. W stanie ogólnym stabilnym. Oparzenia, które zostały u nich stwierdzone na dzień dzisiejszy, nie wymagają leczenia operacyjnego. Wczoraj już po przyjęciu byli poddani z powodu oparzeń leczeniu w komorze hiperbarycznej. To leczenie będzie dalej utrzymywane. Sporo pracy będą mieli też psychologowie. W takim razie to trzeba sobie zdać sprawę z jednej, że ta trauma będzie i to będzie dość długo trwało. Tak samo jak wszyscy koledzy, którzy brali udział w akcji. To jest wymagający zawód i na pewno ta trauma u nich zostanie. Także tu też są objęci opieką naszego psychologa. Przypomnijmy, podczas akcji ratowniczo-gaśniczej w jednym z budynków w Poznaniu doszło do wybuchu, najprawdopodobniej w piwnicy. Zginęło dwóch strażaków w wieku 33 i 34 lat. W niedzielę w całym kraju przy komendach straży zawyły syreny, aby uczcić pamięć o zmarłych. To nas uświadamia i pokazuje, z jakimi możemy się spotkać sytuacjami i faktycznie to zagrożenie życia, zdrowia dla nas, dla osób postronnych cały czas jest, zdarza się. Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do wybuchu podczas akcji. Niewykluczone, że były to niebezpieczne substancje przechowywane w piwnicy. Mimo, że nie wolno tego robić, na co uczulają spółdzielnie mieszkaniowe w całym kraju. W piwnicach nie wolno przetrzymywać materiałów niebezpiecznych, różnego rodzaju paliwa, wszelkiego rodzaju jakieś tam rzeczy, które mogłyby spowodować zagrożenie pożarowe. Nie wolno również przetrzymywać akumulatorów i innych tego typu rzeczy. My o tym mieszkańcom cały czas przypominamy. Spółdzielnie mają jednak związane ręce, bo nie mają możliwości kontrolowania piwnic mieszkańców. Tlenek węgla jest śmiertelnie niebezpieczny niezależnie od pory roku. Dowodem na to jest niestety sytuacja z piekar śląskich. Nie żyje 16-latek. Nieprzytomny chłopak został znaleziony w łazience. Łukasz Kądziołka. Do tragicznej śmierci 16-latka doszło w sobotę w nocy na tym osiedlu w Piekarach Śląskich. Chłopaka znalazł najpierw jego ojciec. Nieprzytomnego w wannie, został on ewakuowany przed przybyciem straży pożarnej w miejsce bezpieczne. W tym miejscu bezpiecznym zespół ratownictwa medycznego udzielał mu już pierwszej kwalifikowanej pomocy medycznej. Niestety, mimo wyniesienia z łazienki, w której znajdował się piecyk gazowy i godzinnej reanimacji, nastolatka nie udało się uratować. Strażacy cały czas przypominają, że czas reakcji jest podczas ulatniania się czadu kluczowy i w jego skróceniu pomaga czujka. Potwierdzają to także lekarze. Gdy czujnik się włączy, to zdecydowanie mamy czas, żeby wyjść z łazienki, żeby przewietrzyć mieszkanie, otworzyć okno. I w większości przypadków osoby, które są wyposażone w czujniki tlenku węgla, nawet jeżeli ten czujnik tlenku węgla się włączy i oni przyjeżdżają do szpitala przerażeni, to mają stężenie karboksohemoglobiny, które jest markerem zatrucia tlenkiem węgla, niskie i nic się im nie dzieje. Do zatruć tlenkiem węgla najczęściej dochodzi w okresie zimowym, ale latem także należy uważać, dlatego że przegrzewają się przewody kominowe ponad dachem, co może prowadzić do cofania się spalin. Są chętni na odłów i uśmiercenie nutrii. RDOŚ nie unieważnił przetargu. Chodzi o przetarg na odłów i uśmiercenie około 200 nutrii żyjących w naszym województwie. Gryzonie, choć dla wielu mieszkańców regionu są lokalną atrakcją, należą do gatunków inwazyjnych. W ich eliminacji ma pomóc wykonawca, który złożył swoją ofertę w przetargu organizowanym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Dziś oferty zostały otwarte. Karolina Komada.
trzech wykonawców złożyło swoje oferty w przetargu dotyczącym odłowienia i eliminacji m.in. rybnickich maskotek, czyli nutrii. Choć tam jest ich największe skupisko, gryzoń występuje również w Jaworznie, Wodzisławiu Śląskim, Czyżowicach, Kaletach, Aleksandrii i Kamieńcu. Odłowione osobniki zostaną uśmiercone poprzez uśpienie farmakologiczne lub przy pomocy broni palnej. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zamierza przeznaczyć na ten cel maksymalnie 560 tysięcy złotych. Teraz nastąpi etap analizy pod kątem merytorycznym i badania ofert. W momencie, gdy skończą się te prace komisji przetargowej, to w terminie około 2 tygodni upublicznione, do 2 tygodni zostanie upubliczniona informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zwycięzca przetargu ma czas do grudnia, by zająć się odławianiem i eliminacją nutrii. Rybnicki magistrat nie ukrywa zdziwienia. Była nadzieja, mieliśmy to takie poczucie, że być może ze względu na cały te medialny szum nikt się nie zgłosi. No, zgłoszenie się oferentów także nie jest równoznaczne z tym rozstrzygnięciem przetargu i wyłonieniem wykonawcy. Niezależnie jednak od tych wyników, od przetargu, jakby działamy cały czas. Jeszcze w tym tygodniu urzędnicy mają ogłosić kolejne kroki podjęte w sprawie ratowania nutrii. Na pewno jednym rozwiązaniem byłoby odłowienie, sterylizacja i przekazanie ich do azylu. Jednym z takich miejsc jest Fundacja Szopowisko z województwa dolnośląskiego, do której w ostatnich dniach trafiło 7 młodych nutrii z Jaworzna. Docelowe miejsce miało być przystosowane dla 10 osobników, jednak koszty budowy azylu, a następnie utrzymanie nutrii nie jest w stanie. Do tej pory sam staw kosztował nas około 30 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o, myślę, że drugie tyle może nas kosztować jeszcze właśnie wykonanie tego ogrodzenia, no to niestety fakt właśnie tego wkopania w ziemię jest dość problematyczny. To drugie 30 tysięcy, sam filtr, no to jest kilka tysięcy z pompą, no myślę, że w granicach 5-6 tysięcy, plus dociągnięcie właśnie tam tego prądu, kolejne kilka tysięcy, budy tak samo. Do tego dochodzą koszty sterylizacji. W przypadku 7 jaworznickich nutrii to koszt około 1000 zł. Pozostaje też wyżywienie. Fundacja Szopowisko uruchomiła zbiórkę dla chętnych, którzy chcieliby wesprzeć utrzymanie nutrii. Czekają nas ogromne utrudnienia. We wrześniu rusza remont węzła kolejowego w Katowicach. 30 sierpnia kolejny etap prac na torowisku tramwajowym na katowickim rynku, a dzisiaj na DTS-ce ruszył remont na obu jezdniach na wysokości osiedla Tysiąclecia i kierowcy już stali w korkach. Na zmiany w codziennych podróżach koleją muszą przygotować się mieszkańcy całej aglomeracji. 2 września rozpoczyna się jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych w kraju. Katowice kluczowy węzeł kolejowy czeka wieloletnia modernizacja. Zanim jednak odczujemy pozytywy, przygotujmy się na utrudnienia. Inwestycja obejmuje przebudowę 96 km torów. Pojawią się 22 km torów zupełnie nowych. Przebudowane zostaną przejazdy oraz 4 wiadukty. Do tego zmieni się dworzec w Katowicach. Modernizacja ma rozdzielić ruch regionalny od dalekobieżnego oraz zwiększyć przepustowość linii. Dziś natomiast ruszył remont na obu jezdniach DTS-ki na wysokości osiedla Tysiąclecia. Kierowcy jadą tylko jednym pasem. Prace są prowadzone na obu jezdniach w stronę Chorzowa i centrum Katowic. Rozpoczyna się także 2 etap prac na katowickim rynku. Ponownie wprowadzone zostaną zmiany w ruchu tramwajów. Zaczną one obowiązywać 30 sierpnia i obejmą 10 linii tramwajowych oraz 4 linie autobusowej komunikacji zastępczej. Szczegółowe informacje na stronie internetowej ZTM. Działkowcy z Sosnowca boją się o przyszłość swoich ogródków. Mają wątpliwości, czy zmiany w planowaniu przestrzennym nie spowodują, że działki zostaną zlikwidowane. Urzędnicy uspokajają, a działkowcy będą walczyć o objęcie ogródków ochroną. Łukasz Kądziełka. Ogródki działkowe pod ochroną. Tego chcą działkowcy, którzy obawiają się zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Niektórzy to kolosalne pieniądze. Zapłacili za te działki dużo, bo pewnie były trochę tańsze. W ogródki wkładają nie tylko pieniądze, ale również dużo pracy. Nic dziwnego, że działkowcy martwią się o ich przyszłość. Źródłem tych obaw jest plan ogólny, w którym miasta mają podzielić swoje tereny na 13 stref. Tylko w 3 z nich mogą znaleźć się ogródki działkowe. Między innymi strefa zieleni i rekreacji. I naszym celem jest, żeby mieć pewność, że nas w przyszłości nikt nie zlikwiduje,
znaleźć się w tej strefie zieleni i rekreacji. To nam da po prostu pewność, że będziemy istnieć. Stowarzyszenie chce zaapelować do miasta w tej sprawie, a głosy już zaczęły docierać do Sosnowieckiego Urzędu. Wzywamy i namawiamy wszystkich działkowców, którym przyszłość naszych działek nie jest obojętna, by interweniowali u prezydenta i w biurach radnych, czytamy w piśmie. Jak się je przeczyta tak z boku, to rzeczywiście wygląda dosyć niepokojąco, wskazując, że no tutaj intencje miasta nie są do końca jasne. W naszym przypadku są jasne. Ogródkom działkowym nic nie grozi. Sprawa dotyczy nie tylko Sosnowca, w którym zresztą prace nad planem ogólnym mają zacząć się dopiero pod koniec tego roku. Do gmin trafiło już 15 000 wniosków w sprawie ochrony ogródków. Istnieje widmo przyszłości oczywiście likwidacji tych ogrodów działkowych. Jest to bardzo duże ryzyko. Niestety dzisiaj jest tak, że gdzieś około tylko 50% ogrodów działkowych jest ujęty gdzieś tam w planach zagospodarowania przestrzennego. W Okręgu Śląskim ze 100 000 działek zagrożonych nową polityką planistyczną może być około połowa. Miasta mają przygotować swoje plany do końca przyszłego roku, ale mało prawdopodobne, że gminy dotrzymają tego terminu. Tym bardziej Polski Związek Działkowców liczy na zmiany w rozporządzeniu. Taki był poniedziałek. W imieniu Grzegorza Żądło zapraszam jutro. Do zobaczenia.